Nikt jeszcze dotąd nie widział tak wysokiej wody na zbiorniku retencyjnym w obszarze Leśnego Potoku przy ulicy Jeleniogórskiej. Wczorajsze i dzisiejsze opady deszczu wypełniły go niemal po brzegi. Ale zbiornik powstrzymał te kaskady wody, które napłynęły z leśnych potoków, a które przez to nie wdarły się do miasta. Godzinę temu dowiedziałem się, że gdyby nie zbiornik retencyjny na ulicy Jeleniogórskiej, to dzisiaj mielibyśmy znowu zalaną ulicę Willową i okolice. Okazało się, że zbiornik przyjął tę wodę, przetrzymał, a opady były bardzo wysokie, bo w ciągu kilku godzin 40 mm wody spadło w Bolesławcu i mielibyśmy kolejny problem. Zbiornik zbiera nadmiar wody, ale też jak każdy inny tego typu obiekt, na bieżąco zrzuca wodę do potoku, który dopływa w końcu do Bobru. Zagrożenia dla miasta więc nie ma, a kolejne ewentualne nawalne deszcze pokażą, czy zbiornik sprawdzi się w jeszcze bardziej ekstremalnych warunkach.